Jesteśmy na Stadionie Akademii Nauk Stosowanych, drugi rodzinny piknik pod patronatem wiceministra Michała Wosia. Upał dzisiaj, ale jednak tutaj można powiedzieć tysiące ludzi się pojawiło. Całe rodziny, służby mundurowe, jaka idea tego festynu dzisiaj? Oczywiście tysiące ludzi, najbardziej cieszy, że całymi rodzinami, sam tu jestem z moimi dwiema córeczkami. I to jest ta idea, żeby dobrze spędzić czas rodzinny, ale też takie większe wartości, znaczy pod względem poczucia bezpieczeństwa w Polsce, rzeczywiście czujemy się bezpiecznie. I to, że czujemy się bezpiecznie, to jest zasługa przede wszystkim służb mundurowych i żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy wszystkich służb. I jest tak, że w ostatnim czasie szczególnie wszyscy mówili murem za polskim mundurem. I idea dzisiejszego pikniku jest taka, że to właśnie mundurowi mogą podziękować dziękuję, że to mundurowi dziękują społeczeństwu za to gigantyczne wsparcie, za to wielkie wsparcie, które czują, dzięki któremu szybciej lecą te godziny na granicy, dzięki któremu te wszystkie akcje związane z bezpieczeństwem są realizowane sprawniej i lepiej. I myślę, że to jest taka piękna, wzajemne wsparcie, to znaczy społeczeństwo mówi twardym murem za mundurem, dbamy w ten sposób o bezpieczeństwo, ale jednocześnie mundurowi mogą w tej formie podziękować. Zwłaszcza, że jesteśmy w przeddzień Święta Wojska Polskiego, za dwa dni Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Stąd duża obecność wojska dzisiaj, już nie tylko Wojskowe Centrum Rekrutacji, ale właściwie 5 jednostek i Wojska Chemiczne, i Brygady z Krakowa, spadochronowe i można powiedzieć cały szereg różnych formacji. I to cieszy, że takie rzeczy dzieją się w Raciborzu, bo rzeczywiście chcemy, żeby w Raciborzu działo się, żeby Racibórz był miastem żywym, miastem rodzinnym, miastem przyjaznym rodzinie.
żeby jak najwięcej tu się działo. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy się zaangażowali. No, w sposób szczególny niewątpliwie pan pułkownik Maciej Konior, szef więziennictwa na Śląsku, pan dyrektor Ziber, szef lasów, ale też chociażby Michał Fita, który swoimi kontaktami ściąga nam tak fajne zespoły jak Arcano Ego czy Lux Torpeda, dzięki czemu tych tysiące Raciborzan i nie tylko, bo z całej ziemi raciborskiej są tu ludzie. Ja właściwie i z regionu, bo widziałem i z Wodzisławia i dalej, że wszyscy możemy się wspólnie bawić i w ten sposób dziękować mundurowym za bezpieczeństwo. Mundurowi mogą podziękować za to wielkie wsparcie, a jednocześnie dobrze, rodzinnie spędzić ten czas.